Hej, cześć, witajcie, z tej strony Glavkis i dzisiaj będziemy niszczyć pojazdy, rozwalać je i dokonywać destrukcji na nich. W sumie to wszystko łączy się z jednym, więc zobaczmy, jak to wszystko pójdzie. Tym razem jest to BeamNG, w którym mam nadzieję, że to coś, co ma chyba wyglądać jak BMW, uda mi się rozwalić bez żadnego większego problemu. I uwaga, lecimy. Trzeba się ładnie rozpędzić, tutaj niestety mamy w milach wszystko, ale jest ich całkiem sporo, może 200 km na godzinkę będzie bardzo ładnie, może nawet mi się uda to przestawić i lecimy perfekcyjnie. Myślę, że tutaj nie będzie za bardzo uszkodzeń, chyba że jakoś tak na bok, bo na przykład tak polecimy na bok. Nie no, tak nie no, minimalnie tam zderzaczek odpadł, nie, bez większych problemów wszystko. O, w wodzie jeszcze wylądujemy, no i jak gładko, jak ładnie, proszę bardzo. Prawie nówka sztuka. W sklepie używanym, z odzieżą, może by znalazł swoje miejsce, ale nie tu. Dobra, trochę tych pojazdów mam w sumie pobranych i możemy tu sobie coś ciekawego wybrać, ale tutaj jest takie Ferrari bardzo ładne, więc myślę, że możemy spróbować sobie tym Ferrari polecieć i zobaczyć, co z tego wszystkiego jest w stanie wyjść tak naprawdę. No, wygląda kozacko, wygląda bardzo ładnie, więc rozpędźmy się i zobaczmy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Uj, nie chcę za mocno polecieć, żeby się tu nie rozbić już na starcie. Ale dobra, teraz już możemy cisnąć. To, że są tam mile, czy są niemile, to jest nieważne. Lecimy 200 mil, może nawet będzie, jak będziemy wyskakiwać. Ale polecimy na sam koniec skoczni. 100%. Tylko, o Jezu, zaczęliśmy się obracać. Dobra, jak jest ogień, to jednak ta woda tam jeszcze kawałek. No dobra, jednak rozumiem to. W sensie, tylko trochę się uszkodził. Wydaje mi się, że jest do wyklepania. Jest do naprawy, logo tutaj, symbol jest jak najbardziej, więc no nowe opony mi się wydaje, może ewentualnie nowy dach może być używany i myślę, że damy radę tutaj na spokojnie, bardzo ładnie wygląda. Również w trakcie, jak ja sobie tutaj wybieram ten jakiś tam kolejny wspaniały pojazd, którym moglibyśmy spróbować polecieć, na przykład taki śmieszny trójkołowiec, bo czemuż by nie, ale taki, o, taki proszę bardzo. To również zapraszam bardzo serdecznie na newhorizonwear.com, gdzie są moje koszulki i bluzy, bardzo fajna jakość, bardzo ładne wzory w stylu japońskim, zapraszam bardzo serdecznie do oczywiście kupienia, jeśli jesteście zainteresowani, link jest w opisie, a tym razem lećmy z tym Pigeon, to jest gołąb, zobaczmy, jak ten gołąbek będzie leciał. Proszę bardzo, rozpędźmy się nim mocno, dobra, na... O, lekko się silnik uszkodził, nadmierne obroty, nie, to... Straciliśmy silnik, halo, straciliśmy silnik, dobra, lecimy, nie ma problemu, o Jezus. O, nie no, spokojnie, na razie jak gołąb, trochę leci, ale trochę nie, trochę w ziemię, dobra, może chociaż na czymś balkonie, żeby złożyć jajka, wylądujemy. I nie wygląda to obiecująco ani trochę, tak zrobiliśmy z 14 obrotów. I myślę, że jakbyśmy byli kurierem, to paczka by nam już dawno wypadła. Ale nie jest najgorzej, w sensie podsumowałbym to tak. Ferrari wyglądało znacznie, ale to znacznie gorzej. Jeep Grand Cherokee Trackhawk. To jest, z tego co kojarzę, on ma bardzo dobry silnik, jeśli chodzi ogólnie o SUVy, o duże takie samochody. O, tym razem taki czarny. Niech będzie, ja tam nie zmieniam koloru. Oj, on brzmi. Dobra, od razu skaczmy, tak, tutaj już. No nie, to się średnio skończy. Dobra, daliśmy radę. O nie, silnik się zepsuł. Silnik się zepsuł i koła nie skręcają. Halo, to trochę źle się skończyło, bym powiedział. Ale dobra, damy radę skoczyć jeszcze. Damy radę? Damy radę skoczyć, dam radę jeszcze. Jest! I... Ten skok nie był najlepszym skokiem tego samochodu. Ale wygląda nieźle, w sensie... Trochę tylko z przodu stracił maski, ale cała reszta wygląda naprawdę fajnie. Piękny, cudowny. Ale ładnie kółeczka robi sam. Ja nic nie muszę nawet robić w tej kwestii. Perfekcja. No dobra, ale tym razem tak już na spokojnie. Tutaj powolutku, powolutku. Jak zjedziemy w dół, to dopiero się rozpędzamy. To jest właśnie ograniczenie do 50, ale... Kto by patrzył na ograniczenie do 50? Bez żadnego większego przypału lecimy. No, powiem wam, że się rozpędzamy w sumie trochę jak to w Ferrari. Podobną prędkość będziemy mieli. I... BUM! Proszę bardzo. O, no lecimy na sam dół. No na sam dół lecimy. Oj, oj, oj. O! O Boże, jak on wygląda. O, poleciliśmy nawet dalej kawałeczek. Od razu na złomowisko perfekcyjnie. O, na złom? No nie. Muszę przyznać tak, nie wiem co tutaj wypadło, ale... Dziwnym trafem samochód nagle skrócił się o połowę. Jest połowa tego samochodu, a nie cały.
Bardzo ładnie, muszę przyznać. Dobra, czy próbował ktoś kiedyś lecieć wózkiem widłowym? W sensie, ja nigdy nie próbowałem i myślę, że to się za bardzo nie rozpędzi. Mamy 8 na godzinę. To będzie najwolniejszy lot w historii. Dobra, jest 15, 16. Nie chcę to nawet zwalniać, bo jakby to nie jest jakaś zabójcza prędkość. Dobra, lecimy. O nie, silnik nam się uszkodził. Co? 70? Halo? Halo? Nie! Co się stało? A czemu tyłem jedziemy? O nie! Nie mamy opon! Nawet nie wyskoczymy! Co się dzieje? Proszę, nie, nie, nie! Ja bym chciał wyskoczyć chociaż kawałek! W sensie... O nie! O, wyskoczymy! Jednak się... Udało się! Jest! W sensie... Spodziewałem się czegoś innego. Nie wiem, dlaczego nie mogliśmy złapać w ogóle prędkości, a potem nagle stryk, prędkość jest, no ale spróbujmy czymś innym. Może i taki klasyczek jest fajnym pomysłem. Spróbujmy takim klasyczkiem polecieć. On już będzie zdecydowanie... Ale... Oj, leci bokiem. Nie chciałbym zobaczyć, jak leci bokiem. W sensie mógłby lecieć bokiem, ale dopiero na sam koniec. Możemy spróbować go skręcić na sam koniec, ale póki co... Może lecieć w ten sposób. Mam nadzieję, że silnik się nie wysadzi, jak to w przypadku innych pojazdów. Uwaga, na sam koniec jeszcze zrobimy ostry skręt. Woo! Damn! O nie, żeby tylko nie w tablicę. Jest! Zrobiliśmy... Ale obrót piękny! Dobra, udało się. Co prawda teraz lecimy na dachu, to... Okej, rozumiem. On po prostu wziął sobie do serca to, żeby polecieć dalej niż... Ej, no nie jest źle. Mimo, że lecimy w sumie na dachu, to w sumie aż takich uszkodzeń nie ma. Przynajmniej pod spodem. Kółka do wymiany. Ale cała reszta wygląda nie najgorzej. Można odciąć dach i korzystać tak, jakbyśmy mieli cabrio. Bardzo fajna opcja na lato. Z przewiewem. Dobra, mamy takiego odpicowanego malucha. No on wygląda konkretnie, wygląda świetnie. Musimy go przetestować. Jest bez dachu, więc... No tutaj jeśli chodzi o uszkodzenie dachu, może być różnie. Zobaczymy, jak to będzie tutaj przyspieszało. Zobaczymy z tym wszystkim. Oczywiście, moi drodzy, serdecznie zapraszam do subskrypcji tego kanału i zostawienia łapki w górę. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. Jeśli chcecie więcej BeamNG, to dawajcie znać, bo ja bardzo chętnie przetestuję tutaj inne pojazdy na tej skoczni, albo chociażby w innych dyscyplinach. Ciekawe, czy silnik się rozwali. Nie rozwalił się! Aczkolwiek to niewiele pomogło. O! O! Backflip! No, nie udało się. O nie! Samochodzik! Halo, napraw się! Samochodzik! O nie! Jakby był jakby był dach, to mogłoby się to inaczej skończyć. Ale tym razem... O! Jeszcze! Dwa skromne... O! Proszę bardzo, jak się ładnie obrócił. No cóż. Jak widać, naszego wspaniałego polskiego malucha nic nie jest w stanie zniszczyć. Powiem wam tak. To się ładowało z... 2 minuty, szczerze mówiąc. Ale nie wiem, czy będzie warto. Zobaczymy. Nazywa się... Trajano, nie wiem czy to jakiś nowy super samochód, ale wygląda jakiś nowy super ekstra samochód. Szybko się rozpędza, więc musimy ostrożnie tu z tą mocą. Oj, on będzie potężnie szybki. Dobra, lecimy z tym. O Jezus, ile mocy. O! Przelecimy chyba całą mapę. O nie, jak samolot, jak odrzutowiec. O nie, ale przywalimy w bar. O co? O, ten słup był tu totalnie nie na miejscu. No dobra. Podsumowanie. Lekka kraksa. To się wyklepie. Jedno jest pewne. Właściciel dostanie duże odszkodowanie. Ja mógłbym dostać takie duże odszkodowanie, mimo że to nie moje auto. No dobra, może spróbujmy teraz takim zwykłym autem. Takie, które ani za szybko się nie rozpędzi, ale nie będzie również za wolne. Takie bym powiedział trochę lata 90. Może 2000 początkowo jakoś tak. Zobaczmy, jak to jest w stanie się zniszczyć, przelecieć tak naprawdę i tak dalej. Po tym może znajdę jakieś Lambo. Myślę, że jakimś Lambo też fajnie byłoby polecieć, skoro już było. Porsche. Dobrze? Było Porsche? Nie, Lamborghini. Nie. Co było? Nie pamiętam. Ferrari było! Ferrari. O! Front flip! Prawie ten front flip wyszedł. Nawet 2, nawet 3! Jestem w szoku, nice! Teraz trochę obrocików, co prawda. O! I z klasą się zatrzyma na piachu. Ej, nawet można dalej nim sterować. Nawet możemy sobie stąd zjechać jeszcze. Kulturalnie. Proszę bardzo, no to jest konstrukcja. Nice. Patrzcie, jaki ładny. Trochę tylko przód mu zesmutniał. I tył może minimalnie, ale tak to wygląda całkiem nieźle, trzeba przyznać. No i szyby lekko do wymiany, ale bardzo ładnie. Jest i nasze wspaniałe Lamborghini. Zobaczmy, co z tego wszystkiego wyjdzie.
Nie brzmi jakoś fantastycznie, ale może będzie lepiej latało niż brzmiało. Oj, myślę, że tutaj ewidentnie Ferrari nie pobije, jeśli chodzi o prędkość, ale może równie ładnie się bardzo złoży. Spróbujmy w tablicę tym razem wlecieć. Woo! O, nie udało się, przeleciałem tablicę. O, 300 też przeleciana i 400 też. To już troszkę gorzej, ale... Ej, no ogólnikowo, biorąc pod uwagę to, jak się rozpadło Ferrari. Dobra. Cofam to, co powiedziałem. Jednak to chyba zdecydowanie skończyło gorzej. Chociaż... Myślę, że to kwestia sporna. Sami ocencie, które skończyło gorzej, bo wydaje mi się, że wpaść w taką barierkę, a spłaszczyć, to w sumie dosyć podobne. I teraz również Lamborghini, również czerwone, ale tym razem już widzicie takie lepsze. Tam to było chyba Diablo. To jest Huracan, który... Oj, już brzmi zdecydowanie lepiej. I wygląda zdecydowanie lepiej. Zobaczmy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Lećmy! Oj, tak! To jest klasa. To będzie jak Ferrari mniej więcej. Może nawet lepiej. I lecimy znowu pod ukosem lekko. Proszę bardzo. Oj, tu też będzie. Tu też będzie kraksa. O nie, poleciało do przodu. O! O Jezus! To zaliczyło obie. W sumie to skończyło najgorzej. Nie dość, że się spłaszczyło, to zaliczyło obie barierki. Jeszcze chlapie, jak ładnie. W sensie no, teraz można byłoby rzeczywiście powiedzieć, że silnik jest w środku. Bo teraz silnik jest bardzo w środku. Nawet nikt tu nie wsiądzie. Bardzo ładne, po prostu fenomenalne. Uwielbiam, uwielbiam tego typu zniszczenia. Spróbujmy też może czymś takim ala starym Jeepem. Proszę bardzo, czemu nie? Możemy wypróbować to wszystko. Nie wydaje się być super szybki, ale nie musi być wystarczająco szybki, w sensie bardzo szybki, żeby był w stanie pokazać klasę. Nie no, tu się całkiem nieźle rozpędza. Co prawda silnik mi się wydaje, że zaraz może nam paść, jeśli chodzi o prędkość. Możemy spróbować tak pod kątem trochę polecieć. Łup! Jest! Proszę bardzo, perfekcyjnie. Co prawda trochę nie spodziewałem się tego obrotu. Oj, spłaszczył się i to bardzo szybko. Silnik jest pozbawiony oleju. Kogo to interesuje w trakcie takiego lotu? Oj. No, to rzeczywiście ten olej to mógł być tu problemem. I pęknięty zbiornik paliwa w sumie też mógł być małym problemem. No... Cóż, no, ale przód jest przynajmniej cały. Przód, jak tak spojrzymy, to wygląda nieźle. Wygląda trochę jakby miał brwi, oczy i się wkurzy. I tu miał wąsa takiego wielkiego po środku. A skoro robimy już różne pojazdy, to nie może zabraknąć jakiegoś prawdziwego amerykańskiego muscle cara, czyli w tym przypadku Forda Mustanga GT. Zobaczmy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Nie chcę skoczyć nim od razu. Dobra, perfekcyjnie. Nim się też możemy ładnie rozpędzić. On się nie rozpędzi aż tak dobrze jak niektóre auta. Chociaż widzę, że nieźle ma tutaj, jeśli chodzi o to. I spróbujemy w tablicę jakoś tak. O, nie, nie da rady w tablicę. On znowu robi obrót. To się źle zawsze skończy. O, to się fatalnie skończyło dla niego. Jeszcze barierka albo woda? No jednak będzie woda. Będzie troszkę grzeczniej. Patrząc na zniszczenia, połowa jeszcze w miarę się nadaje, druga nie. Tak wyglądają uszkodzone właśnie auta z Ameryki, które potem się naprawia. Może nie aż tak bardzo. Ale niektóre pewnie tak kończą. W każdym razie ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze. Pamiętajcie również o tym, że jeśli chcecie kupić koszulkę albo bluzę, oczywiście, to newhorizonwear.com. Link macie w opisie. Bardzo fajna jakość, bardzo ładne wzory. I cóż, dajcie znać, czy chcecie więcej BMG. Póki co, trzymajcie się, było do usłyszenia w kolejnym odcinku. No i cześć!